Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych wszystkich drogich słuchaczy. Tym razem będę musiał przekazać smutną informację o stanowisku Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Stanowisku, które zostało przyjęte 12 listopada tego roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia. Nieraz w naszych audycjach poruszałem sprawę wielkiej niedoskonałości klauzuli sumienia dla lekarzy. Klauzuli, która zawarta jest w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku, ale która ta klauzula ma istotny brak. Mianowicie artykuł 39 tej ustawy brzmi następująco. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem z zastrzeżeniem artykułu 30, z tym, że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. Proszę Państwa, to jest kuriozum. Uważam, że aborcja, i jestem tego w pełni przekonany, jest zabójstwem nienarodzonego człowieka. Nie będę w tym czy nie w jakimkolwiek sposób uczestniczył, ale zgodnie z tym zapisem, kuriozalnym zapisem ustawowym, ja tego nie zrobię, ale ja muszę znaleźć kolegę, który zabije to nienarodzone dziecko. Jakież to jest sumienie, jakaż to jest etyka. To świadczy o fatalnym stanowieniu prawa, a także o pewnej bierności środowisk medycznych, lekarzy, którzy tak niedoskonały zapis klauzuli sumienia tolerują, bo musi być jasno powiedziane, to co jest niezgodne z moim sumieniem, a zabicie poczętego nienarodzonego dziecka narusza fundament etyki lekarskiej, przysięgę Hipokratesa, przypomnę 4 wieki przed Chrystusem, poganin, zawarł w tej kanonie etyki lekarskiej fakt, że lekarz nie powinien udzielać kobiecie żadnego środka wczesnoporonnego, tym bardziej zabijać nienarodzone dziecko. I okazuje się, że 12 listopada tego roku Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjął stanowisko, które nie tylko milcząco aprobuje ten fatalny zapis dzisiaj istniejącej klauzuli sumienia w ustawie o zawodzie lekarza, ale nawet próbuje ograniczyć możliwości stosowania klauzuli sumienia wobec lekarzy, którzy z tych czy innych względów w tej czy innej procedurze nie chcą uczestniczyć. Ja chciałbym wrócić do spraw zasadniczych. Otóż sumienie jest chronione, wolność sumienia jest chroniona zarówno w naszej Konstytucji, przypomnę, Konstytucja Rzeczypospolitej Polski mówi, że w artykule 53 każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii, każdemu. A więc lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie również. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, wiemy, uchwalona przez Narody Zjednoczone 10 grudnia 1948 roku, ma w artykule 3 taki zapis. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojego, a w artykule 18 każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania. Jak to pogodzić? W naszej Konstytucji mamy zapis, że każde życie człowieka powinno być chronione. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która jest sztandarem wielu środowisk, mówi się, że każdy człowiek ma prawo do życia. W jednym i drugim dokumencie, naszym krajowym, naszej Konstytucji i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest jednoznaczny zapis, że każdy człowiek ma prawo do wolności sumienia, a jednocześnie tą wolność sumienia próbuje się na różne sposoby ograniczać. To jest bardzo smutny dokument, tragiczny w swojej wymowie, bo chce niejako zmuszać lekarzy do uczestniczenia w zbrodniczych procederach. Przypomnę, kilka tygodni temu Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się i uznał, że jest to słuszne stwierdzenie, aborcja jest zabójstwem. To jak można lekarza zmuszać do czynności, która jest zabójstwem, w ten czy inny sposób? To wymaga absolutnej rewizji. Oczywiście to stanowisko, na szczęście, Komitetu Bioetyki Akademii Nauk nie ma żadnej mocy wiążącej. Jest pewną rekomendacją, jest pewną, powiem do końca, tragicznym świadectwem stanu sumień właśnie tychże członków, bo musimy tutaj wrócić do tragicznych doświadczeń w przeszłości.
Obozy koncentracyjne działały zgodnie z prawem. Hitlerowcy zbrodniarze, lekarze dokonywali pseudoeksperymentów medycznych też zgodnie z prawem. Łagry sowieckie działały zgodnie z prawem. To, że jakiś parlament, jakiś system władzy uchwalił prawo, jeszcze o niczym nie świadczy, bo wielkie zbrodnie, zbrodnie ludobójstwa dokonywane były zgodnie z prawem. W cudzysłowie oczywiście zgodnie z prawem. Musimy przypomnieć zasady norymberskie. Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej, kiedy zbrodniarze hitlerowcy w procesie norymberskim chcieli się usprawiedliwić, mówiąc, że działali zgodnie z prawem, ONZ chciało uniknąć powtórzenia tej sytuacji i przyjęło tak zwane zasady norymberskie. W tych zasadach norymberskich celem ostrzeżenia w przyszłości tych, którzy by ulegali zbrodniczym rozkazom swoich przełożonych, zapisano, zacytuję zasadę czwartą. Fakt, że osoba działa w zgodzie z rozkazem swego rządu lub swego zwierzchnika, nie zwalnia od odpowiedzialności. To jest bardzo ważne. Mamy wielkie autorytety i religijne, i nie tylko, także prawnicze, którzy dzisiaj nazywają aborcję zbrodnią, niektórzy nazywają ludobójstwem. I nie można zmuszać do takiej zbrodni nikogo z pracowników służby zdrowia, próbując ograniczyć klauzulę.